Witam ponownie ludziska w Black Mesie i kontynuujemy naszą przygodę, podczas której będziemy jeździć kolejką i strzelać do żołnierzy i do obcych, więc wszystko powinno być cudownie. Nie mogę się doczekać. O, co ja tam widzę? Foczka siedzi tu i się czai na mnie. Pewnie chce mnie opluć świnka mała. My się nie damy, więc ją zastrzelmy i jedziemy dalej kolejką. Zbliżamy się do ciekawego fragmentu, w którym zapewne będziemy musieli zastrzelić masę żołnierzy. I zresztą już o tym chyba mówiłem na początku. Ale oprócz tego będziemy mieli do czynienia z rakietami. A bungo w połączeniu z rakietami może być dosyć problematyczne. To wszystko. Nie wiem dlaczego nawet te zdanie nie miało sensu gramatycznego, ale nieważne. To mamy jakiś problem, wszystko jest pod napięciem. A żeby przejść dalej, musimy chyba opuścić sobie ten most na dół. Więc co my tutaj mamy? Jakiś wielki przycisk, który nie działa. To smutne. Tutaj mamy wajchę, dzięki której wyłączyłem prąd. To jest pewnie pomocne, dlatego że mogę teraz tam zejść i mnie nic nie kopnie. Gordon jest mi wdzięczny. Ja już nagrywałem ten fragment i ludziska, powiem wam, że niezłe tutaj czady odprawiałem. Między innymi skakiwałem do wody, która była pod napięciem jeszcze, i próbowałem tą wtyczkę wetknąć na swoje miejsce prawidłowe. Co, jak możecie sobie wyobrazić, nie skończyło się najlepiej. Dokładnie, jestem kretynem często. Chyba teraz mogę z powrotem załączyć prąd. I powinno wszystko śmigać ładnie. Jest pytanie, tak, świeci się ładnie, więc możemy to spuścić na dół. Ale nie chcę tam na razie jeszcze iść, bo jak widzicie, pełno obcych tu się pojawiło, których muszę zastrzelić. Dobra, jeszcze tam widziałem masę headcrabów. Wow, jakiś śmieszny bug graficzny. Przez chwilę widziałem. To nie zadziałało. Ała. Ups, świetnie. Bungo walczy z headcrabami przy użyciu granatów. Najbardziej wydajny sposób. Znany ludzkości. No ale cóż. Życie jest ciężkie, błędy się popełnia. Dobra, teraz musimy chyba wyjść na górę. Nie wiem do końca po co, ale zróbmy to. Coś tu się dzieje. Wow! Świnki morskie, które eksplodują. Im nóżki urwało. Standardowo. Więc już nawet nie będziemy ubolewać nad tym faktem. Przynajmniej my żyjemy. I my mamy nóżki. Chociaż jest to dosyć wątpliwe. Nie mamy na to dowodów, ale możemy założyć, że mamy. Tylko niewidzialne. Zabijmy te jęzory, żeby nam później zrobiły krzywdy z nienacka. Zastrzelmy tą foczkę. I zobaczmy, co tutaj jest. Me gusta. Możemy sobie doładować pancerz. Co bardzo lubię robić. Nie będę kłamał. I życia. Na full. Świetnie. I jest to jakaś bajcha, którą mogę pociągnąć, mogę coś nacisnąć. Okej, otworzyłem drzwi i więcej obcych się pokazało. Steleportowali się cheaterzy. Muszę ich wykończyć teraz za to wszystko. Gdzie oni są? Ała! Ała! Już przestań do mnie strzelać, kolego. Dobrze, że tutaj widziałem baterię. I sobie jeszcze 1% dowalę tutaj i parę procent życia również. Teraz mamy znowu full HP. I zejdźmy na dół, bo jeszcze tam nie byliśmy, a może tam coś ciekawego być. Jest coś ciekawego tutaj? Wow, obcy. Właściwie to zombiak. Się czaił w ciemnościach. Wow, już 3 strzały na ciebie zużyłem. Okej, myślałem, że headcrab przeżył, ale w razie się utopił. Poczuć sobie, coś tutaj było? Czy to było marnotrawstwo czasu i amunicji? Chyba tak. No cóż. Wyjdźmy stąd i teraz chyba droga stoi przede mną otworem i możemy się sobie pojechać dalej kolejką. I od tego fragmentu już nie nagrywałem, więc przygotujcie się na derpowanie. Czyli standard w moim wykonaniu. Nawet zapiszę grę, żeby uczcić to wszystko, co powiedziałem przed chwilą, i popiję sobie herbatką również to coś. Która jest jeszcze gorąca. Ale my lubimy gorące herbatki. Czasami sami się śmieję z tego, co gadam. To jest taki bezsens. Weźmy po tej drabinie, bo ewidentnie... Wow. Okej, to dziwne. Kolejka jedzie bez nas i ktoś do mnie strzela. Chyba wieżyczka. To w sumie nie był taki głupi pomysł. Z łażeniem po drabinie najwyraźniej. Jestem bardzo dumny. O kurde. Wow, 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 wow
Okej. Okay. Dziękuję ci, wieżyczko, że mi zciąłeś pracę, życie. Ops, to nie wyszło z tym granatem. Właśnie jeszcze się sam uszkodziłem. Dobra, przynajmniej ta wieżyczka też padła. Dobra, tam jest jeszcze... O kurde! Ale mi przestraszyła, skubana. No cóż, Gordon dostał całą serię w głowę. I padł trupem. Dobra, wyjdźmy już od razu z tej kolejki. Porzucajmy tam trochę granatów, być może. Może to nie jest zły pomysł. Chyba nie był to zły pomysł. Jestem dumny z siebie. Tutaj też porzucajmy granaty od razu. Widzicie, jak to jest dobrze wiedzieć, co się stanie w przyszłości? Okej, oprócz tego zauważam, że tu jest fotokom... Ups, nie, Bungo, sfailowałeś. Dobra, przynajmniej się nic nie stało. Jak się pozbyć tej fotokomórki? Nie da się tego zrobić chyba. Dobra, teraz rzucę tam granat jeszcze raz. Mam nadzieję, że dobrze spadnie. Dobrze spadnie wyraźniej. Uważając, żeby nie przekroczyć tej fotokomórki tutaj. Jeszcze są jakieś wieżyczki tutaj? Nie widzę żadnej. Okej, okay, hura, przeżyliśmy ludziska. Bez straty życia. Profesjonalizm aż kipi. Nie wiem, co to był za dźwięk, ale nie wiem również, czy chcę się dowiedzieć do końca. Mrocznie to brzmiało. Również bezsensowne to było, co powiedziałem przed chwilą, za co bardzo przepraszam. Dobra, wejdziemy na kolejkę i jedziemy dalej. Normalnie jak w San Francisco, tylko że bez wzgórz. Jestem gotowy. Gdzie są żołnierze? Gdzie są obcy? Bo wieżyczki są nudnymi przeciwnikami. Nie biegają. I się nie chowają. I nie odrzucają granatów. Właśnie, zauważyłem, że tutaj żołnierze nie odrzucają granatów w jeden co odrzucali. Co było zabawne. Nie powiem. Chociaż już nie będę narzekał, bo i tak ta gra jest w miarę trudna. A przypominam, że my gramy na normalnym poziomie trudności. Kto by pomyślał, że ekran ładowania może być tak nudny do oglądania. O, skończył się. Hura. Dobra, co teraz? Co teraz? Widzę fotokomórkę. Więc sobie zejdę z kolejki. Zobaczymy, czy będę mógł ominąć tą fotokomórkę w ten sposób. Będę mógł. Hura. Nawet chyba nie musiałem schodzić z kolejki, co? Derpuś, derpuś. Wpuśćcie mnie na kolejkę, moją kochaną. Dziękuję. Okej, tutaj była wieżyczka, która by nie chciała ustrzelić, gdybym fotokomórkę uaktywnił. Na szczęście tego nie zrobiliśmy, więc tak. Jesteśmy genialni. Gdzie są ci żołnierze? Powinno by... O! Słyszę skubańców, więc nawet nie będę podjeżdżał dalej. Się przygotujemy... Wow! Do walki, chciałem powiedzieć, przygotujemy. Się. Świetnie, załatwiłem tych dwóch granatnikiem, jednym. Co było dosyć genialne, szkoda tylko, że gra się przydziała w międzyczasie. Nie byliśmy do końca tego świadkami. Zniszczymy pudła w zemście. Coś tu się dzieje jeszcze? Die Freeman. Okej. Okay. To ty to narysowałeś, później sobie w głowę strzeliłeś? Właściwie to napisałeś? Nieładnie. Co tam się dzieje? Jakiś łomot. Okej, okay. Najwyraźniej obcy walczą z żołnierzami. Co mi odpowiada? Nie będę kłamał. Niech sobie walczą. A ja pozwiedzam jeszcze tutaj okolice i zobaczę, co jest w pudłach. Nic nie było niestety. Jeszcze jedno pudło chciało uciec przede mną. Przed moim gniewem. To też, ale już... O! Biega sobie żołnierz. Jak w Monty Pythonie? Dawaj. Oj, to nie wyszło. Porzucałem trochę im granatów. Niech się mają czym zająć. Chłopcy. Jakąś destrukcję tam siejemy. Myślę nawet, że... Potrzebujecie wsparcia? Oj, tak. Żebyście wiedzieli, że potrzebujecie wsparcia. Tak Gordon mi na żarty nie przyszedł się bawić. Przecież mordować. Nie wiem, dlaczego tą fotokomórkę tak koniecznie chcę użyć, ale po prostu moje marzenie musi się w końcu spełnić. I chyba się spełniło.
Chociaż skutecznie do końca. Nie. Nie będziesz do mnie strzelał. Nie, ten zginął od tej flakomórki. Świetnie. Widzisz, ludziska? Udało się nam. Wreszcie. Po ilu już to próbach. Mam nadzieję, że to jest początek. Wow, 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 wow. Just when I was starting to feel lonely. Sounds like the troops are fixing to throw you a surprise party. Mhm. Clear your dance card, Slick. Aś mnie przestraszył, kolego. Sorry za friendly fire. Zgadzam się. Musimy się stąd wynieść. Tylko pozbieram apteczki. Ty masz shotguna, więc jesteś całkiem, całkiem dobrze wyposażony. Więc powinieneś być bardzo pomocny. No, gdzie są żołnierze? O, za mną oczywiście. Tam, gdzie się nie patrzyłem. Dobranoc. Dobranoc. Okej, okay, dwóch wykończyliśmy. Nasz przyjaciel z ochrony nie za bardzo sobie radzi, co? No, strzelaj do nich. Nie, narzekaj, bo strzelaj. Chryste panie. Wow. To ciekawe. Tyk pośmiertny. Jak widzicie, nastąpiła ewolucja naszych sposobów na destrukcję skrzyń. Właściwie to się napijemy. Coli, żeby to uczcić również. No, bo to na nie zjemy, bo nie ma. Albo automat jest zepsuty. Idziemy dalej. Idziesz ze mną? Idziesz ze mną. Jeszcze nawet żyjesz. Wow, wow, wow. Okej. Okay. Tam jest koleś z wieżyczką. Musimy mu porzucać granaty. Ups, to nie wyszło. Chyba Barney eksplodował również, co jest przykre trochę. O, cholera, zużyłem wszystkie granaty. Jest to nieskutecznie. Co jest? Czemu nie strzela? Okej. Okay. Muszę przeładować broń po prostu. Fail. Jezu, lepiej się celuje bez przymierzania, ale przez muszkę. Nie wiem, to jest dziwne w tej grze, ale tak jest. Zwykle jest na odwrót. Galalom? Co to za tekst w ogóle? Znowu coś przegapiłem? Znowu? W internecie coś wybuchło? Jakaś nowa mania? O, teraz mogę ja się pobawić. I postrzelać do nich. O, co nie wyszło? O cholera, w ogóle nie wyszło. No cóż, fail. No, ja przynajmniej mam szansę zabić go w normalny i szybki sposób. Czyli w taki. To było skuteczne. Jeden padł. Drugi padł. Trzeci padł. Wszystkich złowy mamy. Czeka nas więcej zabawy teraz, bo będę przygotowany na wizytę naszych kumpli. Okej. Okay. Trafię go wreszcie? Nieważne, idę go zastrzelić normalnie. Nawet jak przeżył. No i przeżył. Masz granat. Barney. Wow, co ty robisz, człowieku? Gdzie ty masz głowę? Kompletnie ci to nie szło. Przynajmniej robił za przynętę. Dosyć skutecznie. Dobra, idziemy dalej. Tu już chyba wszystkich wyrżnęliśmy. Profesjonalnie. W tej skrzyni oczywiście nic nie było. Więc otworzymy sobie te drzwi i zobaczymy, co jest za nimi. Więcej skrzyni, które oleję tym razem, bo jestem miłosierny. Bardzo mi się już znudziło zabijania ich. Biedne skrzynie. Ja zaraz sobie tutaj stoi. Pewnie Barneya zaraz połknie, więc... Być może powinienem mu ułatwić życie. Barney? Nie, nie. Musisz przez ten próg przejść. Dziękuję. Chodź. Chodź na górę. Chodź, bracie. Więcej energii. Do naszego pancerza. I więcej życia. Barney się znęca nad dinozaurem, więc świetnie. Brawo, Barney. Jesteś naprawdę maszyną do zabijania. Świnka chciała mnie opluć, ale nie udało jej się. A potem to nie była świnka, tylko foczka, no ale to już też nieważne. Coś otworzyłem, nie wiem co do końca, ale
Zwykle w tej grze jak coś otwieramy, to znaczy, że coś dobrze robimy, więc chyba musimy się wrócić na dół. Chodź, Barney, idziesz? Idziesz. Nie, nie będę cicho, po co mam być cicho? I tak nikt tutaj już nie żyje. Wszystkich zastrzeliliśmy. Zresztą byłeś tego świadkiem, więc nie wiem. Dobra, skrzynie jednak nie przeżyją. Kłamałem z tym miłosierdziem. Ale my mamy tutaj drogę. Zobaczmy, co jest tutaj. Możemy użyć tych zaworów? Nie. Wow, 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 wow. Skąd oni do mnie strzelają? Z góry gdzieś. Dobra, ten padł. Jeszcze jeden? Gdzieś? Nope. Bardzo, bardzo satysfakcjonująca walka jest w tej grze, to trzeba przyznać. Mogę użyć czegoś tutaj? Na przykład tego przycisku? Ups, mogę. Dobra, wydaje mi się, że tę rakietę wystrzelę za niedługo w powietrze. Zresztą coś ten ochroniarz kiedyś gadał o tym. Pewnie się tak stanie. Albo po prostu tą platformę uruchomiłem. Któż by to wiedział? Okej. Okay. Jeszcze jedną platformę. Opuściłem. Zaraz będzie niemiło. Prawdopodobnie. Ała, skąd oni do mnie strzelają? Z góry gdzieś. Ała! Nie bądź świnią i zgiń. Dziękuję ci bardzo. Dobra, gdzie tu jest przycisk kolejny? Jest. Jest drabina jeszcze do góry? Jest też. Jak to miło w trudności troszeczkę przeżyć w życiu. Dobra, chyba właśnie rakietę wysyłam w kosmos. Bliska czuję się jak w nasia. W nasie? W nasia? W nasia! Miłe podróży na księżyc, to jest mały krok dla chomika, ale duży dla gryzoni. Tak by powiedziały właśnie gryzonie, gdyby wylądował na księżycu. Naciska, jeśli się dowiedzieliście. Byliście tego świadkami, a właściwie słuchaczami. Rocket ready. No to... lecimy, panowie? No, nie mogę jej wypuścić w powietrze jeszcze. Co ja mam zrobić? W ogóle gdzie mam iść teraz, co? Coś się otworzyło? Jakieś drzwi? Cokolwiek? O! Jakaś drabina jest? Bo ja znowu zderpowałem i nie wiem co robić, niestety. Nie mam pojęcia zielonego. Nada. Nul. Zero. To ciekawe. Bungo. Ale... mam problem. Raczej to by się nie przydało, to nie jest amnezja. Mam zejść na dół? Co ja mam robić? Czy ja przegapiam jakąś oczywistą rzecz? Nie mam pojęcia, co się dzieje. Może mam przekręcić kluczyk? Nope. A ktoś mnie może oświecić, bo jak zaraz nie doznam oświecenia, umrę z nudów. Wy również pewnie. A nie mam pojęcia, ludziska, więc zakończę ten odcinek tutaj. No i w następnym będę już wiedział, co robić, więc dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. No i do usłyszenia.